pali się! E! Co to było? Efekty specjalne. Uff. Oho! No tego to jeszcze nie było, no takich cudów, pokaż to. Pokaż to cudo. Daj to, daj to, daj to. No daj. No daj. Dobra, zbroję sobie założę, bo jak się bawisz ogniem, to ja się ten. A daj, no daj, o daj. No. Daj, jak to się używa? Prawy przycisk myszy. Tak. Aaa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 
Jak to tarczę niszczy. Da się chałupę podpalić? Nie, domu się nie da. Ale powiem wam, to jest niezła zabawka. No. Trochę tam świnki podpalamy. Rzeźnia, o, dobry pomysł, świnki. Ja, od razu smażone. Na, lubisz tak. Mocno wypieczone czy krwiste? Chyba, że tam płynie. Aha, ja, fajnie gdyby się dał las podpalać. To byłoby coś. No ale fakt faktem, powiem wam, ta animania tak się rozrosła, że to jest jakaś porażka. Poprosiłem save moda o to, żeby usunął tego moda, bo to jest jakaś masakra, ile tych tu świn jest. Mam nadzieję, że save mod, słysząc to, naprawdę niedługo to uczyni. Bo powiem wam tak, to co tu się dzieje, zresztą sami zobaczcie, ile tego tu jest. Za dużo i jeszcze raz za dużo. Tak, tutaj celowo wycięliśmy ten las, żeby widzieć. I tak, wybiłem świnki co do jednej. Już widzę, że gadziny wracają. Więc jeżeli jesteś w modzie, proszę, słyszysz mnie, weź ogarnij to. Bo to jest jakaś masakra, naprawdę. To jest jakaś masakra. Swoją drogą, ciekawe jaki to jest zasięg. No, przecież sam nie wiem. Nawet nie głupi, przyznaję, chyba tą zabawkę sobie wezmę. Tak, jeden wielki chlew. To jest jakaś masakra, nad chlew. Nad chlew bym to nie nazwał, tylko po prostu jakaś, nie wiem. Nawet nie wiem jak to nazwać. Dobra, w każdym razie, o, plecak. Jaki fajny satchel. A co jest satchel? To są plecaki z Thermal. I w satchelu mam wireless terminal. Czyli wireless terminal pozwala mi... Tak, na tak, korzystanie tak. Zdalne z Applied'a. Tak, i dobra, i ostatnie moje pytanie. Czy będzie on działał w Bitwinie? Nie, niestety nie. A plecak? A nie, bo a plecak to nie jest Ender Chest, Ender Chest, tylko no, taki zwykły. Tak, i ma jeszcze Soul Band, więc nawet gdybyś miał te groby, gdyby ci się pojawiły, to byś miał przy sobie go cały czas. Okej, no to nawet nie jest źle. Przyznaję, że jestem bardzo zadowolony z takiego czegoś. W takim razie to wrzucam. Tarczę wrzucam na swoje miejsce, czyli tu. To jest do naprawy itemów, narzędzi, wróć do broni, więc trzeba ustawić nie w tym pasku tutaj, tylko to ma być w tym. Tylko pytanie, a tak to się zmienia, tak. Jak widzicie, ostatnio mam rzecz przy sobie z kurczaków. Dlaczego? Bo słuchajcie, już zacząłem ogarniać kurczaki do tego stopnia, że nawet doczekałem się diamentowych. Diamentowe kurczaki, bardzo fajne. W każdym razie już mam miksy. Te kurczaki mam zrobione na full. Nie ma żadnych odgałęzi od nich. Czyli mamy gunpowder, mam flintowy glas. O dziwo, glas ma tylko jedno odgałęzienie. Myślałem, że będzie więcej. I mamy jakiegoś orange. Natomiast tutaj są jeszcze gotowe do miksów. Tu mam jedną wielką smażalnię kurczaków. Tak. Takie jedno wielkie. Więc żarcia mamy co niemiara. Zaniosę trochę przy okazji naszym villagerom, bo już płaczą, że są głodni. Więc ogólnie jest fajnie. Nie wiem, czemu płaczą, że są głodni. Przecież w restauracji jest sporo jedzenia. No właśnie, restauracja czasami... Restauracja jest taka jak nasz builder, czyli trzeba go resetować. I dzisiaj jaki jest plan? Dzisiaj jest plan taki, że ogólnie muszę się pozbyć całego tego jedzenia. Tak, niestety. Z tego prostego powodu, bo to jedzenie by mi się po prostu popsuło. Bo idę oczywiście do Bitwinu, tak, po zieleninę. Zieleninę, a mianowicie ziółka, którymi będę się tutaj powerował. Jak to brzmi, ziółka, przy okazji trochę grzybków, halucynków przynieść. Tak, tak, grzybki, halucynki i zieloninkę, takie coś do palenia, do gotowania, do w ogóle przetwarzania. No, baginy ziele, właśnie, ale powiedz mi, ty wybu, WB. Tak. O Jezu, za szybko dzisiaj. Już czuję się, jakbym naprawdę był po tym zielonym. Powiedz mi, ty masz jakiś fajny projekt dzisiaj nam zaproponować, tak? Bo coś wspominałeś.
Na... Tylko co? Co to było? Chodzi o system obronny. Mówiłeś mi, że masz o turetach. Chciałeś, co turety robi, tak? Tak, myślę nad zrobieniem turetów. Ustawcie na safe moda. Turet, turet. Czy Chemical Tower albo Gun Turet? Gun Turet. Prawdopodobnie, bo nie chce mi się żadnych chemikaliów tworzyć, żeby... O, jaki źle. No. Tak, to jest metoda... To są słabsze. Tak, to jest metoda WB, który będzie nam dokończał budować te mury i będzie stawiał takie wieżyczki obronne, bo zauważyłem, że z tej strony i z drugiej strony tam, gdzie są też prosiaki, mamy ogromną ilość rajdów od tych gadzin związanych właśnie z Michaelem, czyli mamy wikingów, jakichś innych. Natomiast moją systemem obronnym to są tutaj. Z Mine Colonies mam już mieczników, rycerzy, a tutaj postanowiłem ogarnąć łuczników. Archery. Tak, ale to jest wszystko wyłączone, więc się nie boję. Nie boję. Archery, które będzie budowane przez naszych tutaj dzielnych pracowników, dlatego teraz idę w Kimę. I znowu kolejny gadzina, no nie wiem, po prostu mam dosyć tych świniaków. Okej, fajne jest z tego mięso, ale jestem w stanie ograniczyć ilość zjadzanego mięsa, aby tylko te świniaki się pozbyć. Bo to jest po prostu jakaś masakra. Dobra. Ja lubię poszyn do tego mięsa. Tak, pozbywamy. Woez, zapraszam klienta. Co? Musisz przeczytać kawałek wcześniej. No ale mi się wyświetla kawałek wcześniej. A, żeby... To zaczął Dark Ranger. Tak. Bagien źle to potęga. Dobra. Czyli tak, kurczaki jeszcze dzisiaj nie ruszam, ale będę ten domek, tą studołę w końcu ogarniał. Natomiast w tym terenie tutaj... Leźno! Moje skrzydła siadły. Dobra, no! Do innego świata przeszedłem. Ładliwy model. Ładliwy model jakiś, dobra. W tym miejscu tutaj będę budował sobie swoją plantację bagiennego ziela i tym podobnych bajerów. Ogólnie też trzeba będzie ogarnąć tych gadziny, te ścieżki. No jest dużo roboty, no ale mamy dużo czasu. Dzisiaj 20, więc spokojnie. Natomiast, aha, bo tu budują tą chawirę. Uuu, jaki dom. Prawie jak sklep. No sklep, bo są villagerzy. Dobra, to co ja chcę? Co ja chcę? Ja chcę dostać się do Bitwinu, ale zanim się dostanę do Bitwinu, no do diaska, musisz skakać pomiędzy tymi światami. Proszę cię, ja nie mogę latać. Chyba jetpacka sobie zrobię jakiegoś lepszejszego, bo tak się zawieszam. Mogę takie pomóc. Podwójne wsparcie. To możesz mi zrobić jakiegoś fajnego jetpacka, będę miał podwójne wsparcie. Natomiast... Chyba mam pytanie. Czy ty masz obserwera na twarzy? Tak. Możliwe. Tak, ma obserwera i wygląda w nim facepalm. Dobra, potrzebuję, żeby zdobyć przede wszystkim bagienne ziele i tym wszystkie, w ogóle wszystkie zielonki z Bitwinu, które będę wykorzystywał do takich fajnych później miksturek, takich alchemików. Potrzebuję sykul. Sykul potrzebuje 3 Valorant Shardy. Całe szczęście udało nam się w ostatnim live'ie to pozyskać. Do tego Widow Stick i Red Rope. I w takim razie mam 2? WB? Czyżbyś pożyczał Valorite Shard ode mnie? Nie, ja nic z bitwy na praktycznie nie ruszałem. Passive mod. W ogóle przez ten tydzień nie było, więc... To gdzie mi zginęła jedna sztuka? Passive mod kradzież, czyli tyle. Ach, no dobra, czyli będę musiał jeszcze pozyskać jeszcze jedną sztukę. No nie zapowiadać to fajnie, no ale dobra, to wezmę to co mam z Bitwinu. Bo tak, żarcia Sludge Bole przydadzą się na pewno Critter Slasher, czyli Kratchera będziemy niszczyć, to wezmę sobie to. Serce White'a to raczej nie, ale tak, Surf of Furnay chyba mam już zostawiony tam, więc to nie ma potrzeby brać. White Pill Seedy to będę robił, jak będę tylko robił tą naszą farmę. To na razie tyle. Aha, jeszcze jakieś bakety by się przydały, ale to baketowe z Bitwinu. Bakety mam tak jakieś? Mam coś. Wet wood bucket, czyli aha. Czy po prostu muszę drewno. Okej, okay, czyli co? Lecę do Bitwinu. Masz ten jetpack dla mnie? Nie. To daj mi swój, a ja chcę zrobić sobie drugi. Nie.
To napad! Dawaj plecak! Oddaj plecak! Zanim bądź zaraz na satchel, a nie jet. Aaaa! Bydlak zwiał! Oddaj plecak, to napad! Zanim mówię, pogrzeb podatkami i komorniki. Wiesz, że na mnie to nie działa? A ty zginąłeś? A wiesz, co jest ciekawe? Że ja trzymałem kuszę? Wiesz, co jest ciekawe, Staniu? Słucham? Nie. Ciekawe jest to, że jak mnie we mnie celowałeś tym flamethrowerem, no to nie zadawały ci damage'a, kiedy trzymałem tarczę. Stwierdzam, że mam OP pancerz. Naprawdę ten pancerz jest pełen OP. Tylko, że on ten nie zadaje damage'a. No tak, ale ja trzymałem miecz. Z powodu tarcza się odpaliła. Tarcza i miecz. A miecz! No przecież ja przecież mam ten spajki na mieczu, a mam atak 16,98, no to chłopie, a co ty oczekujesz? A ja mam chyba podobny na mieczu atak. No i widzisz, przecież ciebie muszę teraz mięso zjeść. Ja tam mięsa nie używam. Dobra, nie stwierdzam, że moja zbroja jest naprawdę OP. Limit po prostu chyba jesteś, tak? To proszę? Mówię, że mięsa nie używasz. Czy ja źle usłyszałem? Dobra. To znaczy ja tylko w postaci płynnej. Tak, on tylko płynne wciąga. Do żylni, rozumiem. Kłaniam przez skórę. Tak, dobra. Lecimy do Bitwinu, trzymać kciuki. Do żylni. Shaderów nie mam. Shadery są wyłączone. No niestety, Bitwin wiąże się z tym, że shaderów nie ma. Taki haczyk. Bo ma swoje. No, jeśli to są shadery, to niech ci będzie. Zombie Pigman w Bitwinie. No mógł jakoś przejść przez te światy. No zauważyłem, że przechodzę mi to równo. No nie, znowu, serio? Znowu na czerwono. I znowu nie mogę latać, a jest na wszystko na czerwono, serio? Ja się tak nie bawię. No mamy czerwony księżyc, a ja nie mogę latać. A te dźwięki. Okej, mam trochę slaży. Klimatycznie. A, klimatyczne. Już mi ciary po plecach grają. Dobra, muszę uciekać do swojego. Uciekam do swojego tego tutaj. A, ale laguje. Tak, laguje, bo jakby nie ukrywać. Bo Minecraft, tak. Laguje, bo Minecraft. Dobra, mam tu swój surfur. Mam tu swoje jakieś sadzonki. To drzewo pewnie zaraz będę mocno eksploatował. Natomiast potrzebuję pozyskać. No tą jedną sztukę, czyli co? Trzeba by nurkować do podziemi. Trzeba by tędy przejść, tutaj chyba są jakieś podziemia. Tylko ja się boję iść do podziemi. Aha, surfuru nie mam. Do diaska. Znaczy mam surfur, ale nie mam patyków. Ale lagi dostałem. Nie możesz stworzyć tego z drynba, co jest tam? Co to świat? Co to za świat? To jest świat Bitwinowy. Bitwin Lands, który... to jest świat pomiędzy Netherem a Endem a zwykłym Overworldem. Macie jeszcze kolejny świat, to jest świat Bitwinowy. Historia mówi, że to był najlepiej rozwinięty świat, owocny, pełen magii i w ogóle. No ale coś nie pykło i ten świat zamienił się w jeden wielki świat bagien. Tak potocznie zwany ulubionym miejscem QDB. QDBP, tak, czyli jednym wielkim kibelkiem. Natomiast, okej, ja muszę iść uważać, bo tutaj jest noc, ciemna noc. Noc, krwista noc, bo teraz wszystkie moby te wrogie mają podwójną moc na to. Krwawy księżyc. Ja tam wolę pół krwista. Tak, tylko niestety ja ledwie cokolwiek tu widzę. To mnie irytuje. Tak, jest, tutaj są takie bydlaki. Takie zombiaki, takie coś, takie brzydkie coś. Pseudo zombiak to jest oczywiście. Których trzeba się wystrzegać, zwłaszcza one w naturze są bardzo powolne. Ale tylko wystarczy krwawy księżyc i jest masakra. Ogólnie jest tu strasznie ciemno i mnie to... Ledwie cokolwiek tu widzę. Zresztą wy pewnie też. Muszę... Trzeba... Tak? Dobrze by było wiedzieć, że te zombiaki... Są wolne, ale są bardzo silne. Tak, ale przy krwistym księżycu są i silne, i diabelnie szybkie.
No. No Sonic mi się odpala i tyle. Tak, dobra, mam tutaj coś. Pozbieram szoki. O, patrz jaki szybki, jak zasuwa. O! Dobra, trzeba się ich pozbyć. A, i ten świat ogólnie jeszcze ma tą tendencję, że wszystkie narzędzia standardowe korodują. To jest wieczna... Co tak? Cóż tak? Co tak biło? Ja nie mogę, ja to mówię. Uwielbiam tego moda, ten świat. Może dlatego, że jest on taki creepy. Bardzo mi się. Stanie możliwe, że tak było, to moja drukarka. Nie. Nie? Nie przebiło mi drukarki? Nie, to nie drukarka. To było naprawdę coś... To jest niemożliwe, żeby mi drukarki nie przebiło. Drukarunie. Kurczę, ja właśnie to jest problem, bo ja tutaj mało co widzę w tym świecie. Naprawdę to jest strasznie ciemno. Ja tak naprawdę patrzę na podglądzie streama, żeby cokolwiek tu widzieć w tym świecie. Let's go gamma na 1000. O nie. Ale tutaj chyba nie mogę tej gammy już podkręcić. Mesio. Ogólnie muszę tutaj... Between czy pomiędzy? Po angielsku. Po angielskiemu. Zresztą, no, to jest takie between. Tak, dobra, pozbieram sobie trochę tych patyków, bo w końcu sobie jakieś oświetlenie tu ogarnę. Idę do podziemi. Między trybem hard a hardcore. Tak, między trybem hard a hardcore. Jeżeli na przykład ktoś by chciał z was postawić serwer tylko na tym modzie, to jest po prostu geniuszem, bo naprawdę te mody są bardzo zarąbiste tutaj. No i udźwiękowienie też, oprawa dźwiękowa też ma niczego sobie. Tylko tak, tego twora miało tu nie być. Bo tak to by mi sąsiedzi by mi to wbijali. Ktoś mi tutaj popsuł i to drzewo teraz jest mega otwarte dla wszystkich, a ja tego nie chcę. To drzewo ma być tylko otwarte dla mnie. Okej, chyba ogarnąłem. Miejmy nadzieję. O, to jest taka moja... Tak, sąsiad. Dobra, mam troszkę surfura, mam trochę patyków. Zwykłe pochodnie, co najlepsze w tym terenie, niszczeją, czyli gasną. Ta wilgotność. Tak, taka ogromna wilgotność jest z tego terenu, że wszystko koroduje i tylko działają pochodnie surfurowe z tego świata. Całe szczęście narzędzia tinkersowe nie podlegają tej korozji. Teraz pytań, gdzie ja się miałem tu kopać? Chyba tutaj się miałem kopać, bo tu idzie korzeń. Kurczę, jakieś lagi dzisiaj mamy. To mnie boli, że dzisiaj jakieś lagi tu są. A zoblukam ten teren. Slime no block. Problemu z tym powinno być. Nie wiem, dobra. Trzeba trochę to oświetlić. Okej, okay, tu są. O, tu są podziemia. Blisko do podziemi mam. Bardzo fajnie. Więc. Tylko szkoda, że nie ma Optifine'a z oświetleniem takim. Przydałoby się coś bardziej oświetlić tego terenu. Hunger. Aha, hunger to są takie winorośla, z których można robić liany albo coś tego typu. Czyli liany, takie linę wytrzyma... Cóż to jest? Co to było? Jakiś kamienny coś. O! Builder Spirit. Powiem wam... Kto kojarzy Serious Sama, a dokładnie postacie latające bez głowy, rzucające swoimi głowami? Kto kojarzy tego Serious Sama z tej... Ja. Seriusa grałem, no. Serious Sam. I był taki... Była tam taka rzecz związana z... rzucała takimi głowami, takie postacie. Prawda? No. Kojarzycie? To ja właśnie dostałem taką głowę. Wybuchowa głowa. Dobra. A, Angry Pebble. Angry Pebble, dokładnie. Ale powiem wam, Simorite. Dostałem Simorite'a, bardzo fajnie. Od ostatniego... Przepraszam. Tak, od ostatniego razu, kiedy grałem w Between'a, widzę dodali kilka chyba nowych rzeczy. Bo grałem na 1.70 chyba. Elo, witam. Na 1.12 na subtech. No, w takim razie takiego mojego moba, którego mi właśnie zaatakował, nie było. Jakiś taki kamienny kloc. Mi się wydaje, że był.
Jak tam? Nie, to był taki. Wyglądał jak gravel z Pokémonów. Kiks. Grabo. Mi się wydaje, że to. To ja nie kojarzę. Okej, mamy kolejne złożo surfuru. Bardzo fajnie. To patrzę, czy mnie coś atakuje. Iu, te dźwięki, ja dzisiaj naprawdę posikam ze strachu chyba. No bez jaj. Ja lubię horrory, lubię to oglądać, ale dlaczego to musi mi towarzyszyć grając w gry? I chyba dlatego uwielbiam tego moda teraz, tak mocno. To teraz wysłać tam safe moda. Na fajnie nagra, ale może coś z Bitwina nagra. O tak, gdyby safe moda byś puścił do Bitwina, to by ten dopiero się posikał ze strachu. Ale trzeba byś musiał mu zamknąć portal. To byłoby genialne. Safe tech? Bo żeby otworzyć portal z powrotem, to trzeba mieć te rzeczy magiczne. No tak. Coś w sumie czego nie robiliście. Nie, bo u nas uratował ten radar. Chyba nie, radar spadł. ZQ. ZQ nas uratował. Tak, pamiętam. ZQ nas uratował A radar, pamiętam, że próbował coś kombinować, jeszcze czarami dowalił, że go przyniosło razem z nami. Ale to wszystko wina jego tych. Jego zabawy w alchemika alkoholowego. No Boże. Przy okazji, a sami co tutaj jesteśmy wtedy. Zanim co do tej główki, to one były na Seftechu. Na Seftechu główki były, ale mówię o tym mobie, który mnie zaatakował. To jego nie było. To był mob, który, mówię, jak gravel z Pokémonu wyglądał. Ja pierwszy raz go widziałem. Okej, na razie zbieram jak głupi to wszystko. Tak się zawsze robi. Bo surfura nigdy za wiele tak naprawdę, z pochodni się przydadzą. Tak samo jak Irona, Redstone'a i wszystkiego innego. Tak, 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 tak. Cobblestone'a zawsze za mało. I to wiesz, że ja nie żartuję. Ja teraz tylko szukam... Ja ogólnie... Czego szukam? Szukam Valorite'u, czyli tego kryształu. On jest trochę na niższych partiach. No ale żeby dojść do niższych partii, no to trzeba troszkę się pokopać. Ale oczywiście na niższych partiach jest mega, mega, mega niełatwo. Okej. Okay. Pytanie, czy ja mogę te patyki jakoś zrobić? Przy okazji okej, mogę! Inne. Mogę, bardzo fajnie. Przy okazji zdobędziesz inne surowce. Pomyśl o tym. No tak, to też mnie cieszy. Okej, trochę pochodni na tym teamie i trochę pochodni na tym teamie. Mam nadzieję, że nie zginę, bo szkoda byłoby mi tego wszystkiego stracić teraz. Całe szczęście, że mam tarczę, która naprawdę jest mocna. Uuu! Płonące! Tak, pamiętam te rudy, zaraz do nich pójdziemy. Zbieram jeszcze surfuru trochę. Stalaktyty raczej mi się nie przyda. Będziemy na razie. Bartyk, siema, witam serdecznie. Tok'dor, dobrze czytam? Chyba mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, to pozdrawiam. Fajnie, że jesteś. Chyba jako jedyny z miksera, ale tym bardziej fajnie. O! Jak się nagle ciemno zrobiło. Tak, to jest fajna ruda, bo ona daje światło. A, ten klimat. Ja tam preferuję Twitch. Tak, na Twitchu jest najlepiej, przyznaję, bo na Twitchu możecie wysyłać lucy, darmowe wiadomości, które się pojawiają na streamie, tylko będziesz grał na SkyMaxie, a co jest SkyMax? Nie wiem, co jest SkyMax. Blaka podajże. O! Tu jest zatruta woda, nie polecam do niej wchodzić. Tak, wracając do tematu, najlepiej siedzieć na Twitchu, bo raz, zbierać, możecie wysłać darmowe wiadomości lucy, was nic nie kosztuje, a ja z tego tytułu dostaję jakieś mikro centy. A wy jesteście z tego tytułu, jesteście zadowoleni, bo wysłaliście mi wiadomość. Dodatkowo zbieracie łuski, które później możecie zamieniać na różne typu bonusy. Także klucze do gier, ale to w niedalekiej przyszłości. To zgaduję, że po jakieś 40 tysięcy jeden klucz. Klucz unia. Bo jednak te łuski dosyć szybko się zbiera. Wiem, że się zbiera, ale te łuski, słuchajcie, będziecie mogli też obstawiać inne wartościowe też rzeczy. Mianowicie na przykład trolle mojej osoby lub tym podobne, jakieś... A co tak skoczyło? A co? Więc na pewno będziecie mogli korzystać i działać na moją mocną niekorzyść, działając na
live'ach. Będziecie mogli mnie trollować i to mocno. Dzięki, że mi mówisz. Okej, okay, rock bottom. Czyli jesteśmy na tej niższej partii, której chciałem, żeby... ruletkę? Ruletkę jeszcze tutaj nie. To się wszystko doda, ale jeszcze nie dziś. No. Okej, okay, jesteśmy na tej niższej partii, gdzie chciałem dojść, bo tu już gdzieś w pobliżu powinny być te rudy Valorite'u i nie tylko. Będą tu jeszcze bariery. Nie mam dobrego neta na Twitchu, bo zbyt dużo jest jakoś. No niestety Mambus, nie poradzę na to. Dlatego właśnie im więcej osób wbije na Twitch, tym w przyszłości będzie większy wybór. Na razie ten wybór jest ubogi, bo jest mało osób na Twitchu. No to takie, wiecie, wzajemna... O, tu mam Scabys Or jakieś mam dodatkowe. Aha, to jest do oczyszczenia z korozji. Fajnie, do oczyszczenia narzędzi. Okej, okay, co tu jest? Tu jest woda? Nie, tu są jeszcze podziemia. No i co, szukaj wiatru w polu. Gdzie to jest, diabelstwo? Ja zastanawiam, dlaczego Mambus się do mnie nie odzywa. To jest taki drugi technolog, ale bez lagów. Ale co to jest gra bez lagów? Gra bez lagów. To nie ma wyzwania. Tak, to nie ma wyzwania, zgadza się. Okej, okay, tu już chyba tak woda. Tak, radar i redstone clocki. O, tak. Tu nie tylko radar. Ale... A co do innych serwerów niż TechBlock, no nie wiem, na razie czekam na tego TechBlocka, bo ja bardzo polubiłem TechBlocka. Natomiast, zwłaszcza, że teraz będzie na 1.12. Natomiast, czy inne serwery? To zależy. Chyba kiedy slime fan. Uff. Okej, okay, jestem pod wodą, nic tu nie widzę. Nie wiadomo, tak. WB, mogę mieć do ciebie wyjątkową prośbę? Jaką? Zrób mi zbroję na oddychanie pod wodą. Naprawdę. Zbroję na oddychanie pod wodą, bo w tym momencie ja chciałbym zanurkować i zobaczyć, czy może uda mi się znaleźć super genialny kryształ, który bym chciał w końcu zdobyć. Niebieski? Nie, to jest White Heart. Nie White Heart, tylko taki kryształ. On się nazywa, żeby was nie skłamać. Zaraz powiem, moment. Between. On się nazywa... Jak? On jest bardzo dobry, bo z niego on służy do wielu przydatnych rzeczy. Tu mamy White Heart, ale to jest... Nie White. White Heart służy, dostaje je z serca właśnie White'ów, ale serce White'ów dostaje z White'ów i on i to służy... Jest to Crimson Middle Gem, Aqua Middle Gem nie, i Green nie, Middle Gem. Nie, to są gemy, nie? Które mamy bardzo łatwo dostępne, bo one są po prostu na całych rozsianych bagnach. Natomiast jest taki jeden fragment, który life jest... Life Crystal. Właśnie, Life Crystal. Ten, co pod ziemią występuje. Tak, tylko nie widzę krystal. Life Crystal, tylko ja go tutaj nie mogę znaleźć teraz. O dziwo. W każdym razie ten kryształ pozwala nam odbierać, otwierać specjalne runy. Tylko że ten kryształ występuje pod wodą jako część stalaktytu, stalagmitu. Okej, tu są jakieś jeszcze surowce. I bardzo chciałbym właśnie go pozyskać. Tylko do tego potrzebuję oddychania pod wodą. Przy okazji. A póki co szukam cały czas tych valorite'owych rud. I na razie mi to nie idzie, jak widzicie, pustki. Puste ściany, nie wiem, jak na upartego nic nie ma. Tak, i się idzie pogubić w tych korytarzach. Dlatego warto było... O, słyszałem bydlaka. Gdzie jesteś? Pokaż się. O, tu jesteś! Siema, gościu! Siema! Spadłeś? O, jak mi przykro. No to siedzisz tam. Nie chcę mi się z ciebie naparzać. Okej, okay, tu jest zejście, wejście, wejście, zejście. Jak widzicie, te jaskinie są mocno, mocno, mocno naprawdę rozbudowane. Jaskinie w Minecraftie to nic przy tych jaskiniach. No i właśnie o tym mówię, to się nazywa Between... Co? Nie wiem, nie zdążyłem zobaczyć. Oh.
boję horror. Zetku, jeżeli to czytasz, mamy jutro mam dwie klasówki, w środę piszę klasówkę z Markbeta, w czwartek piszę fizykę z reaktorów atomowych, w piątek opowiadam z układów cyfrowych i jeszcze basen. No. Tak w skrócie. Mam nadzieję, że Zetku to przeczytał. Dobra, ogólnie tak, zawał na miejscu, nie lubię takich akcji, jeszcze z zombiekami, raczej z zombiekami, z tymi czymś sobie radzę, co tam mnie atakuje, te, no pseudo zombiaki, natomiast takie skały nagle wyskakujące na mnie, no cóż, to jednak jest wkurzające. Bambus, ja mam tylko podglądający na Twitcha. Tak. I chyba trzeba ci zwiększyć w takim razie możliwości podglądowe. Dobra, ciągle nie wiem, nie widzę tych ród. To jest smutek. Szukam, czy gdzieś coś jest więcej, no ale nie widzę. To się nazywa złośliwość rzeczy martwych, a się rzeczy, których się nie da znaleźć. Ech. Przydałoby się to zaznać, ale teraz też przydałoby się wyjść stąd. Opatrzcie, jak miło. Właśnie takie rzeczy lubię znajdywać. To jest to, co stanie lubią najbardziej. Ukryte skarby. Co dostałem? Kawałek jedzenia, ball of sap, dobra. Słyszę duchy. Aha, ja sobie postawiłem to. Spoko. Ten strach ten dawny. Okej. Okay. Idzie znowu nam jakiś pydlak? Nie widzę. Ball of sap. Tak. To się nazywa mieć... O, ale mam płonące sztabki. Bardzo fajnie. To jest termit. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Tak. O. Sap tree sapping. Spoko. Posadziłem sobie. Dobra, szukam, czy jeszcze coś nie ma. No ale wiecie, nie ma tej rudy i to mnie irytuje. I chyba zaraz pójdę do tej wieży. Bo jak tych rud tu nigdzie nie znajduję, to pójdę do wieży sobie zdobyć. Na wieży mieszkał Jerzy. Tak, na wieży mieszkał Jerzy. I bał się kądzierzy. Co? Ja znam trochę inny. A Boże, naprawdę, ja się dzisiaj czuję troszkę tak mega. O tą 20 godzinę jestem tak rozbity, że już tak wcześniej zacząłem live'a, że po prostu mi się plecie 3 po 3. Jak zresztą widzicie, więc zioło na mnie dobrze działa. Na wieży mieszka wieży, który nie wierzył, że na wieży jest stado je... Lenny. Dobrze, dobrze, dobra. Tak serio, kurczę, szukam. O, świetlik. Przydałby mi się taki świetlik. Ale teraz tak, pytanie, gdzie jest wyjście? Czy ktoś widział wyjście? A przydałaby się teraz taka lina, prawda? Przydałaby się. Oj, bardzo by się przydała. Ach, ten świat. Okej. Okay. Chyba się już uspokoiło. Chyba się trochę... Okej, okay, tu już byłem. I tędy wyjście jest. Tak sądzę. Tak, tędy jest do góry. Jestem blisko chyba gdzieś. Tak sądzę. Tak, tędy prowadzi. Jestem. Hello, I'm home. Będziemy tak prawie home. Tutaj nie. Tutaj nie. No. Tutaj nie. Muszę zbrać 3600 punktów. A za zebranie dwóch skałek mam 15. Gdzie jest to wyjście? A tu jest wyjście do domku. Jeszcze jeden taki dzień przyzupełni. Jesteśmy. No i jesteśmy. I dotarliśmy, nic nie zdobyliśmy, ale się dzień uspokoił. To chociaż tyle. Piękne. O, w końcu coś widzę. Aż miło. To jak skoro to widzę, to ja tutaj chwilę odpocznę.